Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, ja mam dzisiaj świetny nastrój, można by powiedzieć szampański, chociaż nie piłem żadnego szampana. No, troszeczkę kusi tam gdzieś diabeł, no, ale on jest jeszcze malutki, nie pozwolę mu wzrosnąć. Przynajmniej taką mam nadzieję. Dlaczego mam dzisiaj taki wspaniały nastrój? Bowiem wpadłem na pomysł zrobienia siłowni w domu. Strasznie mnie to męczyło, wykupiłem dla siebie i dla przyjaciółki karnety, żeby trochę zaczęła na basen chodzić, trochę trenować, 2 razy 200 zł, bo oni wtedy chyba dorzucają 25 zł, jak się kupi za taką kasę, więc się opłaca. No i powiem Państwu, że niezbyt mi się uśmiecha chodzenie na siłownię, przede wszystkim z tego względu, że nie, nie będę Państwa spamował teraz tymi rzeczami. To opowiem w kolejnej audycji. Pokażę Państwu to pomieszczenie. No, jakby moja przyjaciółka no nie jest zbyt szczęśliwa tym pomysłem. chyba ja jestem po prostu przeszczęśliwy. Tak więc, no, zobaczymy, co z tego będzie. Ja już sobie nawet sprzęt wybrałem i zamiast kupować zegarek za 1200 zł, to wrzucę te 1200 zł w bardzo fajny sprzęt. I sobie przez zimę, przez okres jesienny, zimowy będę trenował i to będzie najlepsza inwestycja, bo to będzie inwestycja we własne ciało. No wprawdzie, panie, powtarzałem, że ciało się nie liczy, tylko wnętrze. A ja im wierzę, bo żadna kobieta nie kłamie. W związku z tym w tej małej siłowni będę też ćwiczył swoje wnętrze. Dlatego, dlaczego Państwo o tym mówię, że jestem w dobrym nastroju? Znaczy jestem podminowany taki pozytywnie, radosny, bo sobie wybieram sprzęt do tej mikrosiłowni. No jeszcze decyzja nie zapadła, ale ja wizualizuję, że zapadła. Jestem człowiekiem głębokiej wiary. Podkreślam to, dlatego że temat, który teraz Państwu poruszę, może wydawać się na pierwszy rzut. Oka i kamienie w bliźniego swego tematem smutnym. I to prawda, jest to temat smutny. Więc dlaczego będąc radosnym poruszam smutny temat? Przede wszystkim dlatego, że trzeba ten temat poruszyć, bo chcę go mieć za sobą, bo chcę nim powiedzieć i tyle. Jest robota do zrobienia, audycja się sama nie nagra. Trzeba lecieć z tematem, jak to mówił Popek audycja się sama nie nagra. Szanowni Państwo, zaczynając swoją działalność, jakby to powiedzieć, jak to nazwać? Dydaktyczną. Dydaktyczną nieoficjalnie, ponieważ nie mam żadnych uprawnień do bycia żadnym nauczycielem, żadnym doradcą, ale mimo wszystko ludzie chcą słuchać moich porad i nawet chcą płacić za nie pieniądze. W związku z tym, jak mówią wolnościowcy, rynek decyduje. Rynek zadecydował, szanowni Państwo, rynek zadecydował, że chce moich porad słuchać i nie zmienią tego narzekania, oszczerstwa no, itd. Tak w związku z tym chcę Państwu powiedzieć, że lata temu zaczynając swoją przygodę z taką przepełniającą mnie energią, że muszę komuś coś doradzić, powiedzieć no czasem pomagało, czasem nie. Większość ludzi chciała po prostu się w kogoś spokojnie wysrać za darmo, bo inni brali pieniądze, to właśnie byli ci źli którzy szanowali swój czas, swoją wiedzę, swoją energię, a ci, którzy nie szanowali, byli spoko, ale do momentu, w którym już nie dawali rady, dlatego że pasożyc zawsze chce wykorzystać jak najmocniej, w którymś momencie już nie dajesz rady uzupełniać tej energii, którą ci ktoś zabiera i no wtedy też jesteś zły i niedobry, bo nie chcesz oddawać za darmo. No i taka osoba tobie zrobi jakieś świństwo, szczerstwo obrazi cię i idzie szukać kolejnego frajera, i powiem Państwu, że gdy zaczynałem tę przygodę, zdawałem sobie sprawę niepełną, teraz mam dużo większą świadomość, a jak dożyję, to i za ileś lat ta świadomość będzie się coraz to pogłębiała i będę miał coraz większe spojrzenie, na pewno większe i głębsze niż teraz, tak mi się przynajmniej wydaje. Wiedziałem, wiedziałem, że występując przeciwko szeroko pojętemu i omawianemu systemowi, czyli można by to nazwać tak, jak to młodzi mówią, Matrix. System, który nas masowo unieszczęśliwia, wbija w negatywne emocje, w niskie poczucie wartości, w poczucie bycia złym, winnym, poczucie bycia głównym. Gdy zacząłem odkrywać, że to wcale tak człowiek nie musi żyć, wcale nie musi być smutny, że te wszystkie uczucia nie są nasze, że zostały one nam niejako, dokładnie mówiąc, zaprogramowane, bo człowieka się programuje, szanowni państwo. W komputerze piszesz kod, żeby wciśnięcie klawisza M powodowało, że na edytorze się pojawia napis M. Natomiast człowieka programujesz. No, na przykład pokazanie środkowego palca, my czujemy gniew. No, to jest częsty przykład, on jest bardzo dobry. Pokazujesz kciuk, okej, okay, okej, okay, it's alright, jest okej, okay, okej, okay, wszystko. Ty też podnosisz paluk ten e, kciuk do góry, mówisz okej, okay, okej, okay, wszystko jest okej, okay, zajbiście. Od razu czujesz emocje, od razu czujesz reakcję. Dlatego właśnie człowiek ma zaprogramowane emocje i reakcje na wszystko. Może ci się wydawać, że jesteś człowiekiem wolnym. Niestety nie jest to prawda. To, co myślisz o sobie, na przykład, jak czujesz się głównym, to to jest reakcja dokładnie taka, jak reagujesz, jak pies Pawłowa na wyciągnięty palec, czy pies Pawłowa reagował na dzwoneczki, i on się wtedy ślinił, bo podawano jedzenie razem z dzwoneczkiem. No i potem, gdy zadzwoniono, to od razu wydzielała mu się ślina, odruch Pawłowa. Dokładnie tak samo ludzie są programowani, dlatego że na głębszym poziomie, podświadomym. Pies w sumie się programuje tak samo jak człowiek. Dokładnie tworzysz reakcję psu i tak samo tworzysz reakcję człowiekowi. Jeśli x razy podchodzisz do bojącego się człowieka, to on sobie wytwarza odruch. Na przykład pamiętam jak byłem młody i z kolegami na rękawicach się tak bałem uderzyć kogoś, że człowiek ma taką reakcję. To jest chyba instynktowne. Trzeba by się zapytać kogoś, jakiegoś człowieka, który się zna na sztukach walki. Na przykład to Damiana Laszuka, bardzo szanuję tego człowieka. I na przykład ja miałem coś takiego, że się odwracałem, tak wypinałem biodro. Nie wiem, czy Państwo też tak mieli, ale po prostu tak, że pochylałem korpus, żeby jak najdalej była głowa, żeby strzała nie dostać. I nie to, że dupę człowiek wypycha, tylko tak bokiem biodro wypycha. Czyli, jak ja to rozumiem, może mylnie, chyba chodzi o to, żeby jak najdalej odsunąć głowę od uderzenia, tak? Niby z pozoru jest to bezpieczna. Pozycja, bo ktoś kto kopie tylko prostymi kopnięciami do tych bocznych, to chyba low się nazywa, no trzeba już trochę poćwiczyć. W jaja nas nie kopnie, bo wypychamy biodro, niestety wystawiamy wątrobę, a przy wątrobie jest niestety knockout. Nie wiem czy ktoś z Państwa dostał strzała wątrobę, ja dostałem. Dostałem kiedyś też w podstawówce pięścią od kolegi, a to nie była agresja. Co tam chwyty pokazywaliśmy. Dostałem splot słoneczny. Upadłem, nie mogłem oddychać. Dostałem też, jak byłem mały, po rekolekcjach chłopaki z, z innego osiedla. Tak naprawdę to nie była jakaś bójka, to też były jakieś takie przepychanki. jakoś dostałem kopa w jaja. Straciłem przytomność, szanowni państwo, byłem młodym chłopakiem. Słyszałem od ludzi, którzy trenowali jajka, potrafią wejść do środka. Trzeba je wypchnąć. O, jest, kurde, no ja nigdy takich nie miałem. Także ja zaliczyłem. Czy w brodę dostałem kiedyś? Nie, nigdy nie straciłem przytomności w wymianie ciosów na pięści, a dostawałem mocne strzały. Nawet byłem kopany w głowę. Dostałem kilka razy z czachy w głowę, z dyni od zawodnika, który nokautował. Nie dał rady mnie znokautować. No ale to, to pamiętam do dziś cios, plot słoneczny, jak człowiek w ogóle nie mógł złapać oddechu albo w jaja, to po prostu straciłem przytomność taki. Nie wiem, czy teraz bym stracił przytomność. Raczej nie chcę trenować czegoś takiego. No zresztą mam ochraniczną jaja. Także, szanowni Państwo, można człowieka wytrenować, żeby się bał, żeby miał określone odruchy. Człowiek się programuje, ale to, to, to jakby przestańmy. Dlatego, gdy zacząłem zauważać, wychodzić z tego koszmaru młodości. To nie był koszmar tak naprawdę zewnętrzny. Ja miałem myślę życie lepsze od wielu ludzi. Potem się nasłuchałem różnych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o wewnętrzne odczuwanie tych moich upokorzeń i tak dalej, to chyba miałem gorzej od wielu z nich. Po prostu bardziej to przeżywałem. Nie potrafiłem się z tym pogodzić. Dlatego zacząłem uczyć się bić i nauczyłem się. Już nie było zasłaniania się tym, tylko ktoś startował z łapami, no to żeśmy szli na wymianę. No i, no i co? No i wygrywałem zawsze. Zawsze nikt nie wytrzymywał wymiany ciosów takiej. Żadnych obron, żadnych uników. Po prostu się laliśmy, praliśmy z całej siły, pięściami się waliliśmy po ryju. Nikt ze mną nie wytrzymał. Szybciutko każdego praktycznie nokautowałem, wywracałem, czy jeszcze kopa dawałem. Dlatego chcę Państwu powiedzieć, że Czeka można dużo rzeczy nauczyć, i tak jak byłem. Tak jak się nauczyłem bić, to był po prostu odruch, bo ja nie chciałem po prostu to odruchowo zadziałało po latach treningu. Dlatego te wszystkie uczucia, jak się czujesz źle, jak się czujesz jak gówno, nieczysty się czujesz, te wszystkie uczucia nie są twoje. Te wszystkie uczucia odczucia, odruchy emocjonalne zostały ci zaprogramowane. To jest straszna wiedza. Straszna wiedza której wielu ludzi nie chce słuchać, mimo że mogłaby ich wyzwolić. Prawda dla wielu ludzi jest nie do przyjęcia, nawet prawda, która mogłaby ich uwolnić z życia w koszmarze. Oni nie chcą i trzeba to uszanować. Gorzej z tym, że oni nie chcą uszanować tego, że ja o tym mówię. Z tym jest problem. Uszanować prawdy nie chcą, ale uszanować też mojej jakby integralności, mojego tego prawa do nauczania też nie chcą. Dlatego spodziewałem się ileś lat temu, że zostanę zaatakowany przez system. Liczyłem się z tym, że będą sprawy sądowe, liczyłem się z tym, że będę pomawiany publicznie w środkach masowego przekazu. Ja się z tym nie czułem, ponieważ ja zawsze gdzieś czułem. Zawsze jakoś mnie pasjonowała wizja, że ja przemawiam do tłumów milionów ludzi, mimo że nikt mnie nie chciał słuchać. No ale gdzieś tam wizja ta była, nie wierzyłem nawet w nią, ale to gdzieś było. To było zawsze we mnie takie wewnętrzne przeczucie jakby, że mówię, miliony ludzi słuchają z wielkim przejęciem i szacunkiem tego, co mówię, bo mówię mądre słowa, które im dużo dadzą. Jakoś to zawsze byłem tak prowadzony, widzę teraz, że nieświadomie przez te wszystkie rozpacze, przez te depresje, byłem prowadzony do tego, żeby do tego stanu udało mi się mimo tych wszystkich problemów, uwić jakieś w miarę bezpieczne gniazdko. Przede wszystkim zabezpieczyłem sobie finansowanie, zabezpieczyłem sobie możliwość, żeby no, choroba jakby mnie nie pochłonęła. Tak, jest ogród, jest wszystko. Jest blisko. Mogę pojechać do sklepu. W Warszawie bym tego nie mógł zrobić. Jest to nie do przeskoczenia bariera psychiczna. Tu mogę, tu jest ogród, tu podjeżdżam samochodem pod mi mnie nie zobaczy i tak dalej, i tak dalej. Też Państwu tłumaczyłem, jak z tym IBS-em, jaka to jest zabawa. Tak więc, no, jakoś tak się udało. No, zobaczymy, jak to będzie. Natomiast liczyłem się z tym, że, no, system mnie zaatakuje. System ma sądy, system ma prokuraturę, policję, są media jakieś. Liczyłem, że no, lewicujące takie ruchy, co też się spełniło, ale powiem Państwu, że nie spodziewałem się tego, co nastąpiło później. Mianowicie czuję się tym upokorzony, bo to nie system mnie zaatakował, tylko zaatakowali mnie zwykli goje. To jest w tym wszystkim najstraszniejsze. Ja wiem, że to są jakby jakieś pionki systemu, i tak, a to są so, takie można sobie mówić rzeczy, ale to nieistotne. Istotne jest to, że uprzykrzają mi życie i rujnują mi życie zwykli goje. Normalni goście, którzy, którym po prostu no nie za bardzo w życiu wyszło, tak jakby to była moja wina, mi też w życiu nie wyszło, mi nie wyszło dużo bardziej niż im. Gdyby oni przeżyli to, co ja z IBS-em i w dzieciństwie, to. Nie wiem, jakby to wyglądało. Wątpię, żeby funkcjonowali normalnie. Dlatego ci goście jakiś mają żal do mnie, tak, że ja nie mam matury, że coś się udało, ale nie wspomną już o tym, jak oni chodzili na imprezy, jak oni sobie żyli normalnie, mieli przyjaciół, wychodzili gdzieś. To ja latami siedziałem i czytałem książki, bo byłem chory. Czytałem książki, myślałem, oddawałem się filozoficznym myślom. Kolejne załamania życiowe sprawiały i kierowały moje myśli ku sprawom, powiedzmy sobie, ostatecznym, a to jednak ćwiczy umysł w takich rzeczach. O tym już nie chcą pamiętać, tylko chcą zobaczyć, że ja nie poszedłem na studia prywatne, gdzie człowiek raz na miesiąc się upija do nieprzytomności, tam parę, parę stron przeczyta, bo tam się uczyć za dużo nie trzeba. Zdawał każdy, przynajmniej kiedyś tak było, teraz pewnie też. Zdawał każdy, wystarczyło mieć pisać, czytać i troszkę dodawać. Więc to jest nieistotne, że ja naprawdę zdobywałem latami wiedzy, tylko że nie mam papierka. Być może to jest przyczyną. Zwykli goje, z ze zwykłej zawiści, zazdrości, zamienili mi życie w koszmar. Dzisiaj przypominał będzie wyrok dla pana Pawła G., w UK. I podkreślam, to nie jest udowodnione, bo tam moje zdjęcie z kulą karabinową to jeszcze nie jest chyba dowód. Dla prokuratora, dla policji nie było dowodem, że ten człowiek coś planuje. Zdjęcia pod domem, groźby, przedswelenia, zabójstwa, podrzucenia pedofili, bezustanne groźby, zniszczenia moich rodziców i tak itd., itd., dalej. To nie wystarczało policji, prokuratorze, prokuraturze tutaj w tym mieście, gdzie jestem, żeby podjąć w ogóle jakiekolwiek działania. No i podejrzewam, nie mam dowodów na to, żeby to było jasne, ale podejrzewam, że brytyjskie służby uratowały mi życie. Bo polskie to by zareagowało dopiero, jak tutaj byłby worek. Worek, no, ze zwłokami. Albo w szpitalu bym leżał gdzieś na ojomie, z rozwalonym łbem. Albo by doszło do jakiegoś innego nieszczęścia. Albo by zrobili coś, krzywdę moim rodzicom, czy mojej przyjaciółce i wtedy mi by puściły hamulce, ja bym poszedł po sprawiedliwość. Tylko, że ja już bym poszedł tak, że nikt by mnie nie zatrzymał, bo może by mi coś odbiło w głowie. Jest to bardzo możliwe, bo ile można znieść 13 lat prześladowań w internecie przez jednego goja? Tak więc, tak więc szanowni państwo, ja się czuję upokorzony. Nie tylko, że to co oni robią, tak? bo większość was to są ludzie jednak inteligentni czytacie co piszę, patrzycie co mówię i widzicie że to są jakieś żygowiny tak? no, że jestem pedofilem, no, jakim mogę być pedofilem, jak nie wychodzę z domu praktycznie, raz dziennie, raz na dwa dni do biedronki jadę samochodem, jest w sumie niedaleko, czasem do Lidl'a, bo tu nie ma rozrywek, no to jest shopping dla rozrywek, staram się tam nic nie kupować nawet wodę przez ten Saguaro tam kupować i kupuję już w biedronce w innych sklepach, jakąś tam lepszą. Chociaż pewnie to wszystko jest nalewane z rzeki, kurde, wszystko. Teraz jakąś muszyniankę kupiłem i wcześniej jakąś tam chyba inną wodę z biedry. Biedra płaci podatki w Polsce i to duże. E, tak więc, szanowni Państwo. Dlaczego jestem pokorzony? A wracając do tematu, no przecież wiecie, że to, co czytam, jakiś groziłem kobiecie. Żadnych dowodów, żadnych screenów, nie mam żadnych skazań, nie mam nawet żadnej sprawy prowadzonej przeciwko sobie. To są po prostu oszczerstwa, żeby kogoś z was, no szukają frajera, szukają frajera, który by mi coś zrobił, tak? No bo sami nie chcą, bo e, jeśli zgłębili trochę rzeczy ze mną związanych, to wiedzą, że jakby któryś z nich tu przyjechał zamiarem przemocy, no to oczywiście w ramach prawa, jak najbardziej, zgodnie z ustawą o obronie, podejrzewam, żeby się tu pośliznęli parę razy. Tak więc jest wszystko przygotowane. Chłop w dom, bóg w dom, gość w dom, bóg w dom, przyjeżdżajcie, przywitam was z otwartymi rękoma, powiedzmy. Więc oni dobrze wiedzą, że tu przyjechać nie można, się po prostu boją i mają, mają stuprocentową rację. Jeszcze u nich ten instynkt samozachowawczy działa. Natomiast chcą znaleźć jakiegoś idiotę, który to zrobi i po prostu idiota będzie miał problemy. Tak jak pan Paweł Gie ma problemy. Ja rozumiem, że oni jako przyjaciele zgromadzeni na hejterskim blogu Kanister. Przypominam, że Kanister 3 lata musiałem uciekać z po Mnie prześladował. Zostało wszczęte postępowanie karne. Wpisy na wykopie, kanister, podającego się za psychologa z Krakowa, który, jak stwierdziła policja, informatycy z policji, pisze te wszystkie żygowiny na wykopie, były pisane, żygowiny uznane za przestępstwo, były pisane z Politechniki Częstochowskiej. Znają tam Państwo kogoś, może? Nie? O, no to ciekawe, bo ja znam tam akurat kogoś jedną osobę. Tak więc, szanowni państwo, jestem upokorzony dlatego, że spodziewałem się, że system będzie ze mną walczył, a system nic nie zrobił, żeby ze mną walczyć. Po prostu zwykłe goje, zazdrosne, zawisne, korzystające z internetu, że to fajnie komuś dojebać jest, sami mi niszczą. Tu nie chodzi o żaden system, o żadne nauki. Po prostu są wkurzeni, że gościu bez matury zarobił parę złotych. Gdyby był kto, ktoś inny, to też by go dojeżdżali. Bardzo ważną rzeczą jest to, że wiedzą, że jestem chory e, i mam pewne no, problemy tak zdrowotne. E, wiedzą o mojej sytuacji życiowej, więc ją przekręcili. Tak? Z mieszkania o przyjaciółki zrobili, że jestem prostytutką płatną, tak, która mieszka za usługi seksualne. Zniszczyli mi całkowicie opinie. E, z, z tego, że ktoś na forum, prawdopodobnie nawet ktoś z nich jakieś komentarze umieszczał, Zrobili ze mnie pedofila z forum, forum dla pedofili. Słuchajcie, prawie 8 tysięcy osób gościu napisał kiedyś, się mieliście młodszą dziewczynę. Steel z forum, w sensie pełnoletnią, i oni to cały czas, że to forum dla pedofili, nawet a więc to sugerował delikatnie gdzieś tam w tle. No i sami sobie pomyślcie, no na 8 tysięcy osób ktoś napisał, i tak wcale nie łamiąc prawa, i oni to. No każda rzecz, którą powiem tak. Z rzeczy, którą powiedziałem, dziewczyna udaje depresję i to ją zaprowadzi do psychiatra albo psychologa, a nie kupuje jej iPhona, bo ona mówi, że jej depresja przejdzie, jak kupisz iPhona, nie dawaj się na to naciągnąć. No to zrobiono ze mnie gościa, który nie chce pomagać kobietom w depresji. No i oczywiście kobiety i biali rycerze lżyli mnie non-stop. Trwało to bombardowanie chyba dwa tygodnie. To było straszne chwile, tak? Tysiące ludzi lżących, po prostu wyzywających, a przecież ja nigdy czegoś takiego nie powiedziałem. Nigdy czegoś takiego bym nie zrobił. Sam pomagałem kobietom w potrzebie, nie tylko tej wiadomo jakiej, chociaż tu zawsze jestem do pomocy, ale pomagałem też kobietom w problemach życiowych i pomogłem Ani przed psychopatą, przed stalkerem, czy psychopatą, to nie wiem, to pewnie może zostanie sprawdzone, na pewno stalkerem. Tak więc mówienie o mnie, że ja nienawidzę kobiet, no to jest śmieszne, tak? No, kto, słuchajcie, sami hejterzy, na ich oczach Ania Jot była po prostu niszczona, gnojona po prostu, i jeszcze poklepywali Pawła Gię po plecach, i na ich oczach była niszczona dziewczyna, nie zrobili nic. Pan, pan Krzysztofer, który tam jest fanem tortur dla kobiet, sikania, tak. Nie wiadomo, czy lubi pić mocz, czy sika, czy pije ogólnie, czy na niego, czy lubi z gwinta, jak to się mówi, pić ten mocz. Bo to oficjalnie profil się chyba chwalił tym, że tam jest pi z fanem fistingu, tak. No chytstwo, dla mnie fisting to jest obrzydlistwo, Nie wiem, co ktoś może w tym zobaczyć. Dlatego. Gdzie byli ci goście, jak była niszczona, torturowana kobieta? Dlaczego pan Krzysztofer, jako Janusz Sekuła, i pan Włosimierz, czy i pan Adrian S. robili z jej nazwiskiem artykuły? Dlaczego kanisty robił artykuł? Dlaczego pan Sławomirka straszył ją, że on pójdzie na kanistrowo? Są te wszystkie Państwu wkleje w komentarze. Ania to opisała, jak pan Sławomirka jej groził, straszył ją. Dlaczego jej straszył? Dlaczego jej nazwisko publicznie umieszcza? Mało dziewczynie zrobili krzywdy. Zniszczył jej życie ten gościu praktycznie. Teraz dopiero zaczyna odżywać. Dlaczego? Dlatego, że ja się włączyłem w akcję, powiedziałem, że nie będzie nikt na moim forum kobiety ruszał. I to ja, państwo, szanowni państwo, ją uratowałem. Tak, nie policja, bo policja. Yy, poleciliśmy jej yy, dokładnie co ma zrobić. Policja olała jej temat. Została dziewczyna sama bez pracy, bo pracę straciła przez stalkera. Bez samochodu, bo bała się nim jeździć, wyśmiewana przez wszystkich, bo wysyłał do wszystkich znajomych jakieś zdjęcia kompromitujące i tak dalej. Telefon non-stop zajęty, bo dzwonili, wstawiał dziewczynie zdjęcia na portale z prostytutkami, na różne portale sprzedażowe. Dziewczyna była totalnie zaszczuta. Kto z was pomógł jej? Bo ja ani J mówiłem już półtora roku temu, prawie w maju 2018 roku, mimo że się cholernie wstydziłem. Wystąpiłem pierwszy raz publicznie, to było jedne z moich pierwszych wystąpień. I powiedziałem Państwu, prosiłem hejterów: dajcie spokój dziewczynie, bo jest na krawędzi załamania nerwowego. Co zrobiliście? Jechaliście ją dalej, nawet gdy Paweł G. siedział w więzieniu, żeście ją jechali. To ja jestem izoginem, ja nienawidzę kobiet, ja chronię kobiety także przed lewicową retoryką, która doprowadzi je do strasznych nieszczęść w życiu. Dobrze. Moje upokorzenie bierze się z tego, że myślałem, że będzie po Bożemu, gdy system je zaatakuje, a system nic nie robi. System się patrzy i śmieje ze mnie i z was, bo widzi, że zwykłe goje zazdrosne, zawisne widząc chorego człowieka, po prostu w niego napierdalają i dla zabawy go niszczą. Ten hejt nigdy nie byłby tak zorganizowany, gdyby nie osoba, która od 13 lat to organizuje. Ona organizuje całą opozycję, szuka wariatów. Wysyła maile, jest cała działalność, cały czas namawia ludzi do tego hejtu, obiecuje, jakieś tam rzeczy potem nie dotrzymuje. Tworzy blogi, których się nie da w żaden sposób usunąć. Jednocześnie, jak ja coś powiem, cały czas mnie zgłaszają do wszelkich możliwych służb. Sami łamią prawo, jednocześnie wykorzystują służby przeciwko mnie. Nie mają żadnego honoru, nie mają żadnych zasad, po prostu próbują w każdy możliwy sposób za zaszkodzić człowiekowi, który nigdy im nic nie zrobił. Bo jakiś tam gościu wszedł i napisał, że krojenia leszczy ciąg dalszy, czyli zasugerował na moim forum, prowadzone za moje pieniądze, od zera je stworzyłem. Gościu sugeruje, że jestem złodziejem, okradam ludzi, i jest zdziwiony, że ja go wyrzuciłem z forum. Oczywiście, że wyrzucę każdą z forum, osobę z forum, która mnie pomówi o złodziejstwie albo jakieś przestępstwo, a nawet jeśli taka osoba pomówi kogoś innego publicznie, to też zostanie wyrzucona z forum, bo pomawianie to jest przestępstwo, szanowni Państwo, u mnie nie będzie pomawiania. Dlatego to jest właśnie najgorsze, że goj gojowi zgotował taki los. Nie system. System nie wytoczył wobec mnie żadnych dział. Nawet pistolecika nie wytoczył. Patrzą i się śmieją, jak człowiek, który chce ludzi wyzwolić od tego. Jak po... Zresztą po co ta nowomowa jakieś przebudzenie, wyzwolenie? Po co coś takiego? po prostu człowiek dzięki tej wiedzy może sobie pewne rejony życia nie mówię, że wszystkie, bo być może jest to możliwe, a być może nie, ale pewne rejony życia można sobie poprawić, można poprawić samoocenę, zlikwidować poczucie winy, gdy zobaczysz, że ono nie jest twoje, to już masz pół roboty wykonaną, potem jakaś terapia czy praca na co, no coś można zrobić, ale już wiesz, że to nie jest twoje, że nie musisz tego poczucia winy mieć. Że ten Bóg tego od Ciebie nie oczekuje. Że, na przykład, jak rodzice mieli oczekiwania, a Ty zrobisz po swojemu nie powinnyś mieć poczucia winy, i tak dalej, i tak dalej. Ja to przepiszę od lat w książkach, na blogach, i tak dalej, i tak dalej. Mówię. Dlatego to są po prostu rzeczy, które polepszają standard życia. I to, co mnie najbardziej interesuje, polepszają ludziom młodym, którzy są w stanie to przyjąć, a nie śmieszkować za więcej i za szyderczym hałasem, który mówi, że nie ma płci. No, gratuluję, i dola po prostu. I mam nadzieję, że młodym ludziom jestem w stanie powiedzieć, co mają robić, żeby nie przeżyć czegoś takiego, co ja przeżyłem. Trening, trening sztuki walki, nauka przede wszystkim, rozwijanie hobby, pasji, nauka języka bezwzględnie od lat, to powtarzam przede wszystkim, praca nad swoją samooceną, nad swoimi lękami i tak dalej, i tak dalej, bo to wiele razy mówiłem. Reasumując, to zwykli, zazdrośni goście, którzy żyją... Sfrustrowani, jedyną szansą na ich frustrację, bo, nie, bo oni nie umieją rozładować tego gniewu i frustracji. nie wiem co oni czują, czy to jest frustracja, czy to jest lęk, czy to jest żal, nie mam pojęcia. Na pewno są to jednak przykre emocje i uczucia, wybierają sobie osobę, która jest chora, która jest słaba, która ma wielu wrogów, i się dołączają i po prostu nawalają temu osobę, radując się i ciesząc, kiedy tej osobie źle się dzieje. Pamiętam, jak moje zdjęcia wylądowały na, na hejterskim blogu Kanister. Zdjęcie mojej przyjaciółki, jak wjeżdżała z pewną osobą na posesję w samochodzie z, z rejestracją. I moje zdjęcie jak jechałem rowerem. Czyli gościu za mną jeździł samochodem, cykał mi fotki. Zobaczymy, czy tych fotek jest więcej, jak już po skazaniu Pawła G., które się odbędzie dzisiaj, będę... Dostanę informację, czy były te zdjęcia jakieś inne, bo były na pewno moje i ani z kulą karabinową na czole. Na czole, po prostu. Pamiętam, jaka tam była radość, jak mi, jak mi YouTube upa upadł. Ja straciłem straszne pieniądze, bo te książki schodziły na pniu, wszystkie moje. Po prostu taka sprzedaż była. Ten pierwszy kanał, po prostu takie pieniądze zacząłem zarabiać. Tak się cieszyłem. Myślałem cichutko, jakiś samochód, może dom. Może jakoś się moje życie odmieni. W końcu tyle lat ciężko zapierdalałem, pisałem te książki i ujebali mi to ze złości, mi ujebali kanał, bo kanał na YouTube można uwalić, tylko trzeba trochę osób zorganizować. I samo mi ten kanał wypromował za to, że z Mosheredem go obroniliśmy przed dziewczyną, która go pomawiała i samo nawet nas, nas poparł, moje wpisy broniące go umieszczał, przypinał do komentarzy u siebie, i sam to jest człowiek honoru, i się po prostu odwdzięczył, zrobił rajd jakiś tam. Na kanał zaczęli przychodzić ludzie, strasznie mi suby wzrosły. Moje życie się odmieniło. Dwa i pół roku temu myślałem, że moje życie się odmieni. Wszystko mnie zniszczyli, wszystko. Zabrali mi to, zacząłem znowu mniej zarabiać. Gdyby ten trend się utrzymał, gdyby mi nie rozwalili tego kanału, to powiem Państwu, że no, moje życie by inaczej wyglądało. Jaka tam była radość. Jaka tam była radość, zachwyt, te zdjęcia moje, ten mój strach, że, że, że ja kamery kupuję, że gazy kupuję, że wychodzę z przyjaciółką, że czasem ją muszę eskortować samochodem. Bo nie wiedziałem, czy wariat wjedzie samochodem w moją przyjaciółkę, czy jakiś, czy doskoczy do samochodu. Natychmiast bym, wiadomo co bym zrobił, to bym się nie pierdolił w tancach, byłbym w walce. Odprowadzanie niej zawsze, tak, chodzenie uzbrojonym. Sprawdzanie w kamerach, wychodzenie przed wyjściem z domu, czy jak ona gdzieś do pracy jedzie, czy nikt jej nic nie zrobi. Jak oni się z tego cieszyli, rozumiecie? Z rozpaczy, z bezradności. To, że ja tam kiedyś parę razy się pubiłem, nie oznacza, że ja jestem jakimś zabijaką. Ja wcale nie jestem żadnym zabijaką, jestem normalnym człowiekiem, któremu lęk, bezradność i rozpacz po prostu poryły, poryły łeb. No, trzeba sobie tak powiedzieć. Ile lat można żyć z zagrożeniem? Ile lat można coś takiego robić? Jaka to była radość tych ludzi? Jakie to było szczęście? Rozumiecie? Ja upadam, mam bidę, nędza i jest szczęście. Do jednego z nich wróciła karma. Mówił, pisał w pismach do nich, do mnie. To muszą państwo wiedzieć, że podrzucą. To były dokładnie, a te zresztą maile umieszczałem na forum, on strasznie był wściekły, strasznie mi groził, jak ja umieszczałem te maile publicznie. Chciałem, żeby ludzie widzieli i ta, ludzie w dupie mieli tam moje sprawy. A potem było tylko Marek, posłuchaj mnie tam, pomóż, mógłbyś ze mną godzinkę pogadać, ale żeby nawet napisać komentarz, Marek, trzyma się, nie, 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 nie interesowało ich to, że tam mnie ktoś odjebać może, nie, tam nie, to, to. głupoty. To jest coś, coś ohydnego, nie? Tu masz takie problemy, a ktoś ma to w dupie, tylko daj, daj. No i powiem Państwu, że były teksty. Podrzucić miał pedofilię, na... ktoś miał podrzucić pedofilię, ktoś w cudzysłowie, na komputer mojej przyjaciółki. Dlaczego nie pisał, że na mój? Bo wiadomo, ja mam zaszyfrowany komputer, tak jak rząd japoński, mam Steganosa, mam VeraCrypt, mam wszystko, tak, mam różne FikuMiku. A wiadomo, on liczył, że komputer mojej przyjaciółki jest niezabezpieczony. Otóż jest zabezpieczony. W związku z tym miałem się znaleźć w więzieniu. I w więzieniu miała być opłacona specjalna grupa, która będzie mnie cweliła, wyłupiał mi oczy itd. itd. E, dlatego no, fantazję miał piękną. Tylko pamiętajcie, szanowni Państwo, że jeśli zostanie skazany, bo zdaniem panów skanistrowa odlotowego, zwłaszcza i pana Krzysztofa R., i tam sekuły, znawców prawa, tak? Bo to kierowca Ubera i pracownik magazynu, to no, oni się znają na prawie na pewno. Oni uważają, że został podpisany. Mają jakieś tajne informacje. Że już podpisał jakiś układ, że będzie miał areszt domowy. Zobaczymy. Ja takich informacji po prostu nie posiadam, więc mówię, może faktycznie mają jakieś informacje. Nie wiem. Natomiast dzisiaj się okaże, czy oni mieli rację, czy rację mieliśmy my. No i dzisiaj się wszystko okaże, szanowni państwo. Ja liczę na to, że przyjaciele, którzy go tak klepali po plecach, zwłaszcza pani Ania Wrublewska, podająca się za Anię Wrublewską z tego kanału. Że ta pani oni się wszyscy złożą, bo on dostanie bardzo dużą grzywdę, pan Paweł G. Złożą się też na bardzo drogą panią adwokatkę, bo to Mosheret już sprawdzał, ta pani bardzo duże stawki bierze. No i opłacą mu to jakieś paczki, będą wysyłali odwiedziny, wspomogą jego rodziców oczywiście. Także ja myślę, że się złożą na pewno po te kilka tysięcy funtów i potem po tysiąc funtów rocznie, żeby pomóc swemu przyjacielowi. No bo następny w kolejce do rozpraw i prawdopodobnie do zakładu karnego jest pan Włośnicz, więc no wypadałoby też pokazać, że się nim też zajmiecie, tak? Potem jest następny pan w planach i następny, no to te sprawy sądowe się toczą. Każdy z tych panów ma sprawę i z pań. Mam nadzieję, że jakoś może się uda chociaż częściowo doprowadzić, bo ja już poniosłem straty, ja już zawsze będę kojarzony z tym, co oni zrobili. Zwłaszcza w na kanałach, a więcej szyderczego hałasu, chodzi po kanałach, podaje moje dane, mówi, że tam chciałem zamordować jakąś śródmężę, że jestem pedofilem, bandytą. No szukają, intensywnie przed rozprawami szukają kogoś, kto mi zrobi krzywdę. No i no cóż, no czekamy na procesy, czekamy aż ktoś zatrzyma ten obłęd, bo w końcu ktoś się zdarzy, wcześniej czy później znajdą kogoś, kto mnie odpali, albo mnie okaleczy, czy zrobi mi krzywdę dlatego albo będzie szybszy wymiar sprawiedliwości albo oni znajdą szybciej kogoś no to już jest teraz wojna o czas tak? albo im się uda znaleźć kolejnego wariata wiem, że szukają już teraz naprawdę w panice bo dobrze wiedzą, że sprawy się toczą i yy, yy, po prostu jeszcze te prawo w Polsce jeszcze plus minus jakoś działa albo kogoś znajdą kto się zgodzi yy, po prostu nasłać na mnie dużą liczbę ludzi czy jakichś youtuberów czy kogoś, żeby mi procesy robił? No w każdej, z każdej strony, żeby mi uszkodził. albo będą pierwsze wyroki i ich po prostu ochłodzą, spokoją, tak? Także to goj, gojowi zgotował taki los. System nie musi nic robić. Sami zazdrośni Polacy, innych Polaków, którzy chcą ich wydobyć z tego kotła z siarką, z tego gówna, będą gnoili, a reszta gojów będzie się patrzyła jadła chipsy, popcorn i obserwowała fajny teatr, kiedy ktoś walczy o życie przy tylu napastnikach. Tak to wygląda, szanowni państwo. I to jest upokarzające. System już nie musi nic robić. Po co ma walczyć system? Po co? Zwykły zawisny Polak, grupka zawistnych Polaków, internet, przeglądarka Tor i można każdemu zrobić świństwo. Przeglądarka Tor jest nie do złapania. Dlatego oni są nie do złapania. Wystarczy, że włączysz Tora Zaczniesz oszczerstwa pisać. Już jest to nie do złapania dla polskich służb. Dlatego ja liczę, że w sprawie o terroryzm Brytyjczycy powiedzieli mi, że coś pomogą w sprawie tego kanistra i że wystąpią tak do Amerykanów w sprawie WordPressa o udostępnienie danych i im być może w sprawie o terroryzm, zwłaszcza że już jest skazany człowiek, mogą udostępnić. Polskie służby nic nie mogą, dlatego polscy hejterzy z Tora są praktycznie bezkarni. Można robić oszczerstwa całkowicie bezkarnie stora I mogą to robić, i korzystają z tego, i tyle. Ja nie będę korzystał, bo jestem uczciwym człowiekiem, nie zniżę się do takich świństw. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Czekamy dzisiaj na wyrok. Będzie na pewno specjalna audycja w tej sprawie. Jeśli dzisiaj ten wyrok zapadnie, oczywiście. Z Panem Dobrym Bogiem, jeśli istnieje. Chłop w dom, Bóg w dom. I życzę Państwu miłego, wspaniałego, pełnego sukcesów dnia. I przypominam, że w niedzielę. Będzie stream, na który Państwa oczywiście serdecznie zapraszam. Pozdrawiam Państwa serdecznie, trzymajcie się, cześć.